i mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystej inauguracji Społecznej Rady do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji. Szczególnie serdecznie witam Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana profesora Jerzego Buzka. Witam serdecznie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki, pana Waldemara Pawlaka. Ochrona klimatu jest takim bardzo nośnym i w tej chwili bardzo ważnym elementem polityki europejskiej. Dla Polski jest to szczególnie ważne, abyśmy podejmowali te działania wyprzedzająco, tak abyśmy byli liderami zmian, abyśmy potrafili też przedstawiać nasze racje i nasze możliwości, nasze umiejętności. Chcę podkreślić, że na przykładzie choćby tego działania, które dotyczyło pakietu klimatycznego, możemy powiedzieć o dużym sukcesie, takim bardzo pozytywnym, bo Polska wystąpiła w roli kraju, który proponuje rozwiązanie inne niż było na początku założone przez Komisję Europejską, ale proponuje rozwiązanie, które sprzyja zmniejszeniu emisji. Ważne jest, żeby zmniejszać emisję, żeby doprowadzić do sytuacji, w której klimat jest chroniony, ale kraje, społeczeństwa mogą się rozwijać. Z tym się wiążą też możliwości, które wiążą się z dzisiejszym spotkaniem. Bardzo cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Pan profesor Żmijewski tutaj przy tych działaniach wokół pakietu klimatycznego też bardzo się zaangażował i w bardzo pozytywny sposób wpłynął na lepsze rozumienie naszych argumentów przez polityków i decydentów w Europie. Rada powinna skupić się na takich tematach jak Krajowy Plan Inwestycyjny w sektorze energetycznym, metodyka przydziału emisji w oparciu o te nowe rozwiązania, system benchmarków dla przemysłu ciepłownictwa, wdrożenie znowelizowanej dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami, o odnawialnych źródłach energii, efektywności końcowego wykorzystania energii, czy też geologicznym składowaniu dwutlenku węgla, a także wdrożenie dyrektywy o emisjach przemysłowych, która zacznie obowiązywać w nieco dalszej perspektywie 2016 roku. Jest bardzo ważne, aby w takich przedsięwzięciach angażować możliwie wielu ludzi, różne środowiska, współpracować w szerokim wymiarze z partnerami zagranicznymi, bo jest to zadanie i przedsięwzięcie, które nie tylko skupia się na sprawach Polski, na polskiej gospodarce, ale ma też kontekst europejski czy światowy. Serdecznie zapraszam do współpracy. Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli zmieniać Europę i Polskę. Dziękuję bardzo. Dlaczego Narodowy Program Redukcji Emisji? Program unijny 3x20. Wszyscy znamy. Jesteśmy liderami. W Kopenhadze 6 grudnia ostatnia tura rozmów. Chcemy, żeby obowiązywało to na całym świecie. Ale to jest i dla nas dobre, jeśli to właściwie potraktujemy. To wymaga modernizacji polskiej energetyki, gruntownej, od dawna na nią czekamy, jest zielone światło, wystąpienie pana premiera najlepiej o tym świadczy. Mamy najwyższego przedstawiciela rządu zajmującego się gospodarką, odpowiedzialnego za energetykę. Dlatego bardzo cenimy sobie obecność pana premiera wśród nas. I po trzecie, to jest również skok cywilizacyjny. Dlatego Narodowy Program Redukcji Emisji. No a punkt drugi mojego wystąpienia to co my właściwie robimy, jakie są zasadnicze cele. I jak zwykle są trzy, które się ze sobą łączą. Bezpieczeństwo energetyczne, bo to współdziałanie źródeł zaopatrzenia w energię, a nam dać bezpieczeństwo, otwieranie nowych źródeł. Musi być ograniczenie emisji, no bo taki jest tytuł naszych zadań, a więc bezpieczeństwo ekologiczne.
no i jak najniższa cena. Bo po to to wszystko robimy, żeby gospodarka była konkurencyjna. Punkt trzeci. Właściwie jakie zadanie ma nasza Rada? Przede wszystkim wsparcie działań rządu. My chcemy, żeby podejmowane decyzje, które będą również konsultowane z nami, które będziemy jakoś tam oceniać, żeby miały szerokie wsparcie społeczne. Punkt czwarty jest ważny. Mamy mapy drogowe. Energetyka odnawialna. Energetyka nuklearna. Czyste technologie węglowe. No i na tym wszystkim najważniejsze. Oszczędności. Efektywność energetyczna. To oczywiste. Jest jeszcze, jak nazwano to w programie dokładnie, restytucja źródeł. Bardzo dobry program. Proszę pamiętać, że w każdej z tych map drogowych, niezależnie od tego, że są jeszcze złączone z tym problemy edukacyjne i inne, w każdym z nich jest ważna sieć elektroenergetyczna. Dlatego nie jest wyszczególniona, moim zdaniem. Bo ona jest ważna przy realizacji każdego z tych punktów. Nie damy rady bez sieci. Także nikt sieci się nie martwił. Myślimy o nich bardzo mocno. Punkt piąty, równie ważny jak wszystkie inne, jak my mamy działać? Mamy działać przez pokazywanie, informowanie, jakie są problemy. Żeby ludzie je zrozumieli. Zawsze najlepiej działać w energetyce, jeśli ludzie popierają nasze działania. Jeśli czasami będzie to się wiązało z podniesieniem ceny, to będzie wiadomo, jaki jest tego skutek. Na przykład bezpieczeństwo energetyczne, na przykład zdrowsze powietrze, na przykład zdrowsza woda. Zawsze ochrona środowiska kosztowała. Nigdy nie było inaczej. Ale muszą ludzie wiedzieć, dlaczego płacą o 3 grosze czy o 7 groszy więcej. Punkt szósty. Przedsięwzięcie z nowatorstwem. Porozumiewajmy się internetem. Róbmy wideokonferencje. Jeśli ktoś ma zacząć w takiej skali, niech to zaczną właśnie na tego wydarzenia na charakter europejski. Bo wchodzimy trochę w ślady tych, którzy zrobili to już lepiej od nas. Wcześniej, może nie lepiej, wcześniej. Brytyjczycy na przykład. Pan premier wspominał o programie związanym z efektem klimatycznym, o pakiecie klimatycznym. Nasze wystąpienie w Izbie Lordów miało znaczenie decydujące, bo na stronach internetowych Izby Lordów było to przez szereg miesięcy. Wszyscy to mogli przeczytać. W jaki sposób Polska widzi problem pakietu klimatycznego? Dlaczego musi być zmieniony? I został zmieniony, bardzo radykalnie. A dzisiaj Brytyjczycy dają nam przykład tego, jak można się organizować właśnie w taki sposób, konsultacyjny. No i wreszcie punkt ósmy, najważniejszy, dlaczego nam się ma się udać? Proszę Państwa, jak patrzę po tej sali, to ja widzę, że się nie może nie udać. Pan prezes Polskiej Akademii Nauk, pan wicepremier Jan Sztańkow, pan Krzysztof Zmijewski, znany Państwu od dawna. To jest to prezydium, ale mamy 17 komisji, które nazywają się grupy robocze. Proszę pamiętać, to jest 17 komisji. To są komisje wyspecjalizowane. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli może się komuś udać, to tylko Państwu, tylko nam wszystkim. I teraz jest czas na strategię lizbońską. Strategia lizbońska mówi o innowacyjności. Zapomnieliśmy o niej, bo jesteśmy w kryzysie. Jeśli kiedyś potrzebna jest innowacyjność, nowe technologie, tańsza, sprawniejsza, lepsza, nowocześniejsza produkcja, to właśnie w kryzysie, żeby być bardziej konkurencyjnym, bo kryzys polega na braku popytu. I na rynku wygrywa ten, kto jest lepszy. Bądźmy lepsi.